coś widzą do pokazania. A co takiego? Coś ze mną. Jak to zobaczą, będą weselsi. Robiliśmy już torby na sprzedaż. Zapomniałeś? A skąd? Ale serio, ja na reklamówce? Nie, to będzie coś innego. Rozumiem. Co lubisz najbardziej? Projekty, zabawę i słodycze. A ja wiem, jak połączyć to wszystko poza naszym kanałem. Chodź. Stwierdziłam, że zrobimy ciasto sama. Cześć wam! Toż to genialne! Opowiedz mi więcej! Zrobimy połączenie white velvet i biszkoptu konfetti pokryte smacznym kremem w najsłodszym kształcie. Twoim! Ale tak! Gdybyś potrzebowała modelu, to będę tutaj! Nie. Możesz mi pomóc. Nagrzej piekarnik do 170 stopni Celsjusza. Znam się na tym, ale wy, widzowie, róbcie to pod okiem dorosłych. My w tym czasie zajmiemy się masłem. Musimy je porządnie zmieszać z cukrem. Zaczynamy! Teraz białka jajek. Pamiętajcie, żeby były w temperaturze pokojowej. W sumie jak wszystkie inne składniki, inaczej ciasto nam nie wyjdzie. Zuzanno, piec jest gotowy, tak jak ja! Nawet się przebrałeś! Masa jest prawie gotowa i... Teraz włączymy suche składniki! Mąkę, proszek do pieczenia i sól! Świetna pamięć, Sam! Ale zrobimy trzy równe części ciasta. Między nimi będą płyny, mleko, olej i ekstrakty. Tak się zastanawiam, choć ciasto nazywa się białe, może zrobimy różowe! W końcu to ciasto sama, a każdy widzi, że nie jestem biały. To w zasadzie świetny pomysł. Wykorzystamy to ciasto do obu rodzajów biszkoptu. Ta część będzie różowa. Jedziemy! Pozostaje podzielić to ciasto na dwie części. Pyk! Zaniosę wszystko do piekarnika! Tylko wróć za chwilę, potem zajmiemy się posypką. No i proszę, ostrożnie. Teraz porządnie mieszamy, żeby posypka regularnie się rozeszła. W ostatnim kroku przelewamy ciasto do formy. Wygląda świetnie, prawda widzowie? Nic, Sam. Za moment dodamy więcej posypki na wierzch. O tak. Wow. Teraz pieczemy nasze biszkopty przez 30-35 minut. Nie odchodźcie! Najlepsze jeszcze przed nami! W czasie, gdy biszkopty stygną, my zrobimy krem. Mamy tu 340 gramów masła. Porządnie ubijamy, aż nabierze puszystej konsystencji. Słodkie śnieżki! Sam i jego wyobraźnia. Musimy połączyć składniki, aż uzyskamy jednolitą konsystencję. Wsypmy jedną łyżkę. I kolejną. To trochę powolny i ciągły proces. Szybka wskazówka od szefa Samuela. Przed dodaniem cukru przesypcie go przez sitko. Dzięki temu krem będzie znacznie bardziej puszysty. Swoją drogą, jeśli lubicie z nami pichcić, zostawcie nam lajka i suba! Dobra, teraz nieco mleka. Szczypta soli i kilka kropel ekstraktu z wanilii. Wzbogacimy smak naszego kremu, ale nie będzie on tylko biały. Pokolorujemy go. O tak! Spójrzcie, jak wyszło! Ale pachnie! Co teraz tu? Możemy już składać ciasto? Bez pośpiechu. Etap przygotowań jest bardzo ważny w gotowaniu. W końcu robimy wyjątkowe ciasto. Wow, Su, czy to biszkopt konfetti? Tak, musimy odkroić wierzchnią warstwę. To samo zrobimy z pozostałymi biszkoptami. Wygląda przepysznie. Za chwilę skończymy. Zajmie nam to dosłownie moment. Nie odchodźcie. Ej, czekaj. Jestem.
Okej, teraz przyda nam się tekturowe. Zaraz, co? Kółko wycięte z tacy na ciasta. Widzicie? Nie pomyliły ci się projekty? Dziś skorzystamy z niecodziennego dodatku. Sam zobacz. To kawałek pianki kraftowej, który kupicie w sklepie plastycznym. Jest jadalna? Oczywiście, że nie. Posłuży nam za podstawę ciasta. Ponieważ będzie dotykać jedzenia, owiniemy ją taśmą aluminiową. Ja to zrobię! Teraz jestem naprawdę ciekawy, co będzie dalej. Dobra, my w tym czasie zaczniemy składać ciasto. Na pewno przyda nam się to. Podstawę pokryliśmy cienką warstwą kremu, którą przykleimy na nasz biszkopt. Teraz układamy warstwy ciasta przekładane kremem. No i proszę, w samą porę! Wow! Nie ruszaj się! Musimy nadać ciastu właściwy kształt. Na pewno masz pewną rękę? Trochę się martwię! Nie ruszaj się, prawie skończyłam. Świetnie! Wow, redy kotlety! Bardziej przypomina balona! Spokojnie, Sam, jeszcze nie skończyliśmy. Teraz całe ciasto pokrywamy cienką warstwą kremu. Można by coś do niej przykleić. Jeszcze kilka ruchów. Okej. Musimy odpowiednio schłodzić krem. Znam odpowiednie zaklęcie. Poczekaj. Co teraz? Mamy jeszcze sporo do zrobienia. Twoja magia przyda nam się później. Wstawmy nasze ciasto do lodówki. To czekolada, Su? Nie, to się nazywa izomalt. Takie słodycze. Właśnie robimy jadalne oczy do naszego ciasta. Teraz kładziemy źrenice na środku naszych oczu. Hop! Ale czadowe! Dajcie łapki, jeśli też wam się podoba! Nadamy ciastu połysk jadalnym brokatem. Wybraliśmy ten kolor, bo Sam ma brązowe oczy. Prawda, że wyglądają magicznie? Pomogę ci! Inaczej nigdy tego nie skończymy! Dobra, tylko wleję biały izomalt do foremek. Ekstra! Wygląda nieźle! Odstawmy je na bok, żeby wszystko stężało. I przejdźmy do pomady. Zrobimy z niej bazę ciasta. Dodamy nieco błękitnego barwnika spożywczego. Dzięki niemu pomada będzie świetnie wyglądać. Su, pomóż! Świetna robota, Sam! Dzięki! Pokażę wam sztuczkę. Proszę bardzo. Voila! Tacka na ciasto jest gotowa. Musimy tylko wyciąć kółko w środku. Nie ogarniam, Su! Tyle pracujemy, a ciasta dalej nie widać! Jeszcze chwila, Sam. Teraz połóżmy tę część na tackę. Dziwnych narzędzi do pieczenia. A właśnie, pamiętasz o naszym cieście, Sam? Możesz je teraz przynieść. Już idę. Dawaj. Gotowe, Su. Świetnie. Ciasto nie może się rozpaść, dlatego wbijemy w nie szpikulce. Aż do samej tacki. O tak. I ostatni. Wow. Co się stało, Sam? Wyjąłem oczy. Ale się błyszczą! Sama zobacz! Tak, świetnie nam wyszły! Całość pokrywamy różową pomadą. Siak! Ale jestem duży! I na pewno bardzo smaczny! Spójrz na to, Sam! Tada! Wow, wygląda jak ja! Ale czegoś tu brakuje! Tak? Wiem! Trzymaj! Na mnie i tak są za duże! Właśnie tego nam trzeba! Okulary wyglądają świetnie i jak prawdziwe! Zgadzacie się? Ostatni szczegół. Ciach! Patrzcie! Wygląda na wesołego! Wow! Świetny uśmiech! Wygląda tak jak ty! Założę się, że też jest żartownisiem. Zobaczmy, jak wyszedł. Thank you.
prawej. Daj spokój, spróbujmy naszego ciasta. Kroimy. Ale smacznie wygląda. Poczekaj na mnie. No, aż mi ślinka cieknie. Patrzcie tylko, widzowie. Dzięki, że byliście z nami. Dajcie łapcie, jak wam się podoba i suba, jeśli chcecie spróbować tego ciasta. Pamiętajcie o dzwonku. Czekaj, na razie, widzowie. Okej.